zamierza mieć w sercu, żeby urządzać porwa milionom Polek obozy pracy za śmieciowe pieniądze, za śmieciowe umowy, za płodowe pensje. Proszę dzisiaj spojrzeć w oczy pielęgniarkom i powiedzieć im, że mają aplikować zastrzyki chorym do 67 roku życia. Proszę spojrzeć tym kobietom, muszą pracować na taśmach. Proszę, panie premierze, spojrzeć tym kobietom w oczy, które muszą na stojąco w chłodniach sortować materiały. Proszę im spojrzeć w oczy i powiedzieć, że ta reforma jest dla nich dobra, że to jest dla nich dobre. Dość! Nie może być tak, żeby władza ciągle nam mówiła, co jest dla nas dobre. 20 lat czekamy na owoce transformacji. Tamci ludzie za tymi murami czekają 20 lat. Nie powiem, bo jest za dużo dzieci wśród nas. Odwracamy się od telewizji, proszę państwa. Nie dajemy im satysfakcji, żeby na nich patrzeć. Plecami do nich. Wola narodu, tak, odwołanie do woli narodu. Powiedział pan, że dlaczego nie godziliśmy się na, w takim razie na referendum w sprawie aborcji. Panie premierze, w sprawach moralnych, jak słusznie panu zwróciła uwagę pani profesor Pawłowicz, w sprawach moralnych nie robi się referendum. Nie zabija i koniec, to jest oczywiste. Więc nie rozumiem, dlaczego pan odwołał się tutaj do tego przykładu, porównując to z tym, że pan, i tu przejdę do kolejnej kwestii, i panu podobni, fundują nam naszą przyszłość według własnej modły, niekoniecznie tożsamej z waszą modłą. I przechodzę do tłustych kotów, panie premierze. Tak, Solidarna Polska proponuje opodatkować dochody, bo konfiskować majątki przestępcom. Tych jest bardzo wielu i mają niezwykle wysokie majątki, które przepisują i później korzystają z ich dobrodziejstwa i popełniają dalsze przestępstwa. Ale te tłuste koty, panie premierze, to prawda, miałam na myśli pana, zarabia pan powyżej 10 tysięcy, bo taką cezurę na rękę postawimy. Miałam na myśli pana. Uścisnął i pomaga panu przeprowadzić ten niecny plan. I panie premierze, oczywiście, to są również te osoby, które zarabiają bardzo dużo. Muszą nieco uczknąć w ramach solidarności społecznej realizacji tego programu. To jesteśmy na pewno my wszyscy. I wreszcie, panie premierze, ostatnia rzecz, autorytety. Pan tu raczył powiedzieć, kto jest moim idolem. Ja, panie premierze, powiem panu tak. Idoli to ja nie mam, ale mam autorytety. Tak, dla mnie autorytetem jest moja matka, mój ojciec, jest pan prezes Ziobro, jest pan prezes Jarosław Kaczyński i panie premierze, powiem panu więcej i odwołam się do wielkich słów największego autorytetu, jakim był ojciec święty Jan Paweł II. Mówił pan o tym również i to pan źle zrozumiał moją wypowiedź.
Mówimy tutaj o demokracji, często pan i pańscy ludzie mówią, to wynik demokracji o tym decyduje. Siedźcie cicho, bo wynik demokracji o tym decyduje. Demokracja bez wartości łatwo przeradza się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm, panie premierze. I to jest mój autorytet. Otóż ja chcę przypomnieć kilka faktów, które są nie do dyskusji. W momencie zakończenia funkcjonowania naszego rządu mieliśmy 8 miliardów złotych odłożone na kolejny rok, a gdyby zastosować te ograniczenia w płatnościach dla OFE, które w tej chwili obowiązują, to praktycznie rzecz biorąc wyniki byłyby już na poziomie zrównoważonego budżetu i prawie zrównoważonych finansów publicznych. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o obniżenie podatków, to panie premierze, z pełnym poparciem Platformy Obywatelskiej żeśmy tego dokonywali. To po pierwsze. A po drugie, przejęliście władzę, wtedy pojawił się kryzys, mogliście podnieść podatki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gospodarczymi. My chcemy dłużej pracować, tylko muszą nam rządzący stworzyć ku temu warunki. Każdy chce pracować dłużej, żyć w zdrowiu i utrzymać swoją rodzinę, ale rządzący są po to, żeby nie byli leniami, tylko nam stworzyli ku temu warunki. Także bardzo wam dziękuję, że jesteście. Cały tydzień oprócz tego, że byłem tutaj z naszymi kolegami, koleżankami, którzy pikietowali przed Urzędem Rady Ministrów, jeszcze raz w tym wielkim gronie muszę podziękować regionowi gdańskiemu, śląsko-dąbrowskiemu, Mazowszu i Małopolsce, która przez 24 godziny byli tutaj wszyscy przez cały tydzień. My pamiętajmy o tym, że my reprezentujemy nie tylko nasze centrale związkowe, ale 2 miliony Polaków i te 94% społeczeństwa, które jest przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. I o tym pamiętajmy, bo jesteśmy tu dzisiaj w ich imieniu. To, co robi rząd Tuska, dla nich jest nie do przyjęcia. One też były tam, gdzie trzeba, czyli na Komisji Trójstronnej na Limanowskiego też pikietowały. I za to im także bardzo serdecznie dziękujemy. Podziękujmy naszym paniom. Tylko w sposób merytoryczny. Ja jestem człowiekiem czynu i takich właśnie demonstracji, akcji jak dzisiaj, ja wtedy się czuję super i bardzo dobrze, ale cały tydzień patrzyłem, jaka będzie pogoda. Boże nas też kocha. Dziękuję. Bóg wam zapłać, że jesteście. Nie dajmy się prowokować. Patrzę na te sztandary, które tam sięgają w setki metrów od tego miejsca, to przypominam sobie młodość, najlepszy czas w moim życiu. Przypominam sobie te wielkie zwycięstwa. Przypominam sobie, że ludzie pracy, zorganizowani, zdeterminowani, mogli powiedzieć nie nawet w środku największego imperium w dziejach świata. Największego i najbardziej okrutnego. Nawet wtedy. Dziś to nasze nie wobec tej polityki, która jest niczym innym, jak już trzecim wielkim zabiegiem zmierzającym do tego, by zabrać tym średnim i tym, którzy mają gorzej, i bronić
tylko wąskiej grupy. Bronić koryt, koryt przy tym zdobytych w bardzo różny sposób. Że tej polityce powiemy nie w tym wypadku skutecznie. Pamiętajcie, powtórzę to, co mówiłem w Sejmie. Sens tego głosowania, sens tego referendum jest szerszy niż tylko sprawa emerytur. Nas podjęto takie działania za czasów Balcerowicza. Miliony ludzi wtedy straciło pracę, oszczędności, książeczki mieszkaniowe. Zostało zrujnowane. Niewielka grupa poszła w górę. Później były te zmiany, które przygotowało w 2001 roku SLD. To była dużo mniejsza skala, ale też koszty zapłacili tylko ci, którym gorzej się powiodło. Teraz, kiedy ta władza doszła do ściany z rozrzucaniem pieniędzy, znów chcę, żebyście państwo, żeby cała ta ogromna większość społeczeństwa zwykłych, pracujących ludzi była płatnikiem. I to wszystko, co się dzieje wobec emerytów, wobec chorych, w chodzi o lekarstwa, wobec szkół, wobec funduszy społecznych, które zostały przycięte, tak jak ten fundusz, który miał służyć pomocy bezrobotnym o 2/3. To wszystko jest w gruncie rzeczy ten sam zabieg, ta sama operacja. I tej operacji się tym razem trzeba przeciwstawić. Bo to jest, można powiedzieć, cecha tego szczególnego rodzaju ustroju, który u nas stworzono. Tego ustroju, który nie my, tylko uczeni nazwali postkomunizmem. Otóż my postkomunizmu nie chcemy. My chcemy demokratycznej Polski. My chcemy Polski sprawiedliwej. To jest najważniejsze. Solidarność powstała po to, by Polska była wolna i żeby Polska była sprawiedliwa. Jeżeli jest was tutaj tyle, to każdy Polak, nie tylko wy tu zgromadzeni, może nabrać nadziei, że ta sprawiedliwa Polska nadejdzie. Oczywiście ci, którzy tego nie chcą, mają swoje sposoby. I dlatego rację, sto, jak to się czasem mówi, 1000% racji miał pan przewodniczący, kiedy powiedział, nie dajcie się sprowokować. Ja nie wiem, jaki będzie wynik tego głosowania. Po tym, co powiedział pani Kot, prawdopodobnie negatywny z naszego punktu widzenia. Ale powtarzam, nie dajcie się sprowokować. Różnego rodzaju akcje prowadzone w całej Polsce, na przykład z kibicami, wskazują wyraźnie na to, że tego rodzaju cel został postawiony do niektórych. Więc powtarzam, nie dajmy się sprowokować. Pokażmy siłę, już żeście ją pokazali, pokazujmy ją dalej, planujmy na przyszłość, a zwyciężymy. Jestem przekonany, że powstanie w Polsce szeroki, wielki front. Front zwykłych ludzi, front pracowników, front Polaków, zwykłych Polaków. I rząd zwycięży, że ta władza, która służy mniejszości i różnym siłom zagranicznym, odejdzie. Odejdzie w hańbie i że tym razem nie będzie tak, jak to bywało dotąd, że odejście tak, rozliczenie nie, że będzie też rozliczenie. Jestem tego pewien. A dzisiaj jestem tego pewniejszy niż kiedykolwiek. Z całego serca pozdrawiam, kłaniam się wam w pas i powtarzam jeszcze raz. Bądźmy silni, spokojni, zdecydowani, a zwyciężymy.